moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test gorących nowości. Nowości, które pojawiły się wczoraj w Biedronkach. Jest to kolekcja Volare we współpracy z Sylwią Przybysz. Jak poszłam do Biedronki zobaczyć te kosmetyki, to przyznam szczerze, że bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie pod kątem wizualnym, bo po pierwsze opakowania, pomimo tego, że są plastikowe, to są całkiem porządne, nie jest to taki bardzo cieniutki, tandetny plastik. Druga sprawa to szata graficzna, mamy tutaj połączenie takiego, powiedziałabym, różowego nude ze złotymi napisami i jak dla mnie wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Jeśli chodzi o kolekcję, mamy dostępne dwie paletki cieni, dwa bronzery, dwa róże oraz trzy pomadki w płynie. Ja zdecydowałam się kupić do testów jedną paletkę, jeden bronzer oraz jedną pomadkę, ale zrobiłam Wam swatche pozostałych produktów poza drugą paletką, bo niestety testera drugiej palety nie było. Jeśli chodzi o paletki, w środku mamy cztery cienie, trzy maty i jeden błysk. Mamy wersję chłodną oraz ciepłą. Ja wybrałam sobie wersję ciepłą. Paleta kosztuje 19,99, więc myślę, że cena jest całkiem spoko. Bronzery oraz róże również były dostępne w dwóch wersjach. Jeśli chodzi o bronzery, był ciemniejszy i jaśniejszy. Myślę, że będzie idealny do mojej karnacji. Wrzucę Wam teraz zdjęcie swatchy bronzerów i róży, żebyście mogli zobaczyć, jak to wyglądało. Róż był dostępny w odcieniu różowym oraz brzoskwiniowym. Zastanawiałam się, czy nie kupić tego brzoskwiniowego, ale doszłam do wniosku, że latem częściej używam produktów kremowych i bardzo możliwe, że nawet jeżeli ten kolor mi się spodoba, to nie będę po niego zbyt często sięgać. Jeśli chodzi o same formuły, to powiem Wam, że są bardzo przyjemne. Jak robiłam swatche, to aż się zdziwiłam, że te kosmetyki są aż tak kremowe. Także to bardzo dobrze rokowało i między innymi przez tą formułę zdecydowałam się na zakup tego bronzera. Bronzery i róże były w cenie 16,99. W kolekcji mamy również trzy pomadki matowe w płynie. Z tego co pamiętam, kolorek Rose Nude, Peach Nude oraz Brownie Nude, czyli ta, którą wybrałam. Jest to odcień najciemniejszy, wpadający troszeczkę w taką nudziakową czekoladę. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że tak jak w przypadku konturówki z Eveline, którą ostatnio testowałam, ten kolor również może być dla mnie minimalnie za ciemny, ale kolorystycznie najbardziej mi odpowiadał, więc stwierdziłam, że zaryzykuję. Pomadki kosztowały 14,99 za sztukę. Zaczynamy od bronzera, jest to kolorek Sunkiss. Zrobiłam Wam jeszcze taki swatch, bo możliwe, że na tym zdjęciu, które wrzuciłam, ten kolor nie był mocno widoczny, bo tylko raz przejechałam palcem. No a tutaj macie troszeczkę większą koncentrację tego koloru i myślę, że ten bronzer wygląda naprawdę bardzo ładnie. Także przechodzimy sobie do aplikacji. Zobaczymy, jak on mi się sprawdzi. Formuła jest naprawdę bardzo przyjemna, bardzo kremowa. Bronzer jest fajnie napigmentowany, ale mam wrażenie, że nie jest przepigmentowany, przez co będzie bardzo łatwy w pracy i myślę, że no ciężko by było zrobić sobie tym bronzerem krzywdę. Jeśli chodzi o aplikację, no to powiem Wam, że dosłownie kilka ruchów i ten bronzer wygląda przepięknie, bardzo miękko, bardzo naturalnie. Myślę, że ten kolor będzie dla mnie idealny, jak się troszeczkę opalę. Naprawdę bardzo fajny produkt. Moim zdaniem za te 17 zł jak najbardziej jest wart uwagi. Po zapachu bronzer go nie ma, ale na przykład róż pachniał i pachniał bardzo słodko. Także kusiło mnie, żeby go kupić, no bo 17 zł to jest fajna cena. No ale tak jak mówię, ja latem bardzo często sięgam po produkty kremowe. No i myślę, że on by po prostu leżał i się kurzył. No bronzer mi się bardzo podoba. Myślę, że ten kolor jest naprawdę uniwersalny i sprawdzi się nawet w jaśniejszej karnacji, jeżeli oczywiście będziemy nakładać go mniej. Ja chciałam sprawdzić, czy on się buduje, no i buduje się bez problemu. Nałożyłam sobie kolejną warstwę i troszeczkę wzmocniłam efekt. Także z bronzera jestem na ten moment bardzo zadowolona, podoba mi się efekt, jaki na skórze osiągnęłam. Zanim przejdę do palety cieni, nałożę sobie poza kamerą rozświetlacz i będzie to Maxmo Ultra Sparkle oraz dołożę troszeczkę różu i będzie to Milani Luminoso. Przechodzimy do makijażu oczu. Moja wersja kolorystyczna tej palety to Warm Up. Jeśli chodzi o swatche, wyglądają one tak, więc pigmentacja jest naprawdę bardzo mocna. Formuły są przyjemne, kremowe, błysk prezentuje się przepięknie. I jak dla mnie ta kolorystyka jest naprawdę idealna, jeśli chodzi o takie czwóreczki, o paletki przyjazne do podróży. Bo mamy tutaj coś jaśniejszego w załamanie, mamy coś takiego, powiedziałabym, średniego, cieplejszego, na przykład na całą powiekę. No i mamy czekoladowy brąz do przyciemnienia, ewentualnie do zrobienia kreski, do tego przepiękny złoty kolor, który fajnie współgra z tymi matami. Myślę, że ta paleta jest naprawdę przemyślana. Ogólnie jeśli chodzi o tą kolekcję, czytałam na Instagramie Sylwii Przybysz, że ona brała w tym czynny udział, że faktycznie miała jakieś tam możliwości, wybierała kolory, dobierała formuły. To nie jest tak, że ona jest tylko twarzą, tylko faktycznie no jest to kolekcja we współpracy z nią. Dopatrzyłam się, że z tyłu mamy nazwy cieni, zarówno cieni z palety Warm Up, jak i z paletki
Cool Down, czyli tej wersji chłodniejszej. Zaczynając od błyszczącego koloru, jest to odcień Shiny, później mamy Cookie, Baked oraz Sandy. Makijaż zacznę oczywiście od najciemniejszego brązu i od zewnętrznego kącika. Nie mam tutaj matowego beżu, także łuk brwiowy zmatowiłam sobie pudrem. No i przejdźmy do rzeczy, sprawdźmy jak te cienie wypadną. Jak widzicie, troszeczkę się one pylą. Ale jeśli o mnie chodzi, nie traktuję tego jako minus, tylko jako cechę. Jak widzicie, pigmentacja jest bardzo fajna. Cień wypada identycznie jak w palecie, ten kolor nie jest przekłamany. Delikatnie rozciągam go sobie w załamanie i blenduje się bez żadnego problemu. Bardzo ładnie się chmurkuje. Tym samym pędzelkiem na środek powieki i bliżej wewnętrznego kącika nałożę sobie ten cieplejszy, troszeczkę jaśniejszy brązik. No i on również jest bardzo dobrze napigmentowany. Łączy się z tym ciemniejszym bez żadnego problemu. Także jak dla mnie te cienie są naprawdę bardzo dobrej jakości. To jest jakość na wysokim poziomie. Powiem szczerze, że gdybym nie wiedziała, że to jest marka Volare, to może nie powiedziałabym, że to jest perfumeryjna paleta, ale strzelałabym na przykład w cienie Paese albo w cienie Affect, bo jakościowo wypada to naprawdę rewelacyjnie. Z tego co kojarzę, Paese wypuściło teraz takie czwóreczki, tylko wydaje mi się, że te palety kosztują albo 39, albo 49 zł. Tutaj mamy paletkę za 19,99. Przejdę sobie teraz do najjaśniejszego brązu i nałożę go w załamanie, blendując sobie te cienie poniżej, łącząc wszystko ze sobą. No i ten cień, jak widzicie, również jest dobrze napigmentowany. Jest taki w punkt, bo nie jest też za ciemny. Idealnie sprawdza się, żeby to załamanie zaznaczyć. Naprawdę kolorystyka bardzo mi się podoba. Jakiś czas temu testowałam paletkę czwórkę z AA we współpracy z Magdą Pieczonką i ta paleta kosztuje normalnie 50 zł. Ja w promocji ją kupiłam za 24,99 i myślę, że ona jest warta tej ceny, ale powiem szczerze, że gdybym miała wybierać pomiędzy tymi dwoma paletami, to zdecydowanie wybrałabym paletkę z Volare, bo jeśli chodzi o formuły, one są kremowe, one są bardzo do siebie podobne, ale pigmentacja tej palety jest lepsza, no i błysk wygląda ładniej niż w paletce AA. Tutaj mamy ten błysk bardzo delikatny. Także jak na razie jestem bardzo zadowolona z tej paletki. Myślę, że tej drugiej sobie nie kupię, bo ja za chłodnymi makijażami nie przepadam. Po prostu nie wyglądam w takiej tonacji zbyt dobrze, ale jeżeli Wy lubicie chłodne tony w makijażu, to myślę, że warto się tą chłodną paletką zainteresować. Bo podejrzewam, że jakościowo będzie tak samo dobra jak ta. Przejdziemy sobie zaraz do błysku, zobaczymy jak będzie wyglądało to złotko, bo na swatchu prezentuje się naprawdę super. Oczywiście nałożę ten cień bez żadnej bazy, nałożę go palcem. No i co tu dużo mówić, ten cień prezentuje się po prostu przepięknie. To jest czysta złota tafla, to złoto jest jak dla mnie idealne, bo ono nie jest zbyt żółte. Nie jest to też zbyt ciemny odcień złota. Przepięknie, naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego, że się na tą paletkę skusiłam i z tego, że ogólnie skusiłam się na zakup tych produktów do testów, bo zastanawiałam się nad tym, czy warto, czy nie będę żałowała, ale powiem Wam, że nie żałuję. Zdecydowanie są to bardzo dobrej jakości produkty. No zobaczcie, jak ten cień się przykleił. Nie nakładałam żadnej bazy, a on w 100% pokrył mi mat pod spodem, także jest bardzo dobrze napigmentowany. Przy tym wygląda na powiece lekko. On jest delikatnie płatkowy, ale przez to, że tak fajnie można go wtłoczyć w powiekę, jakby wcisnąć w tą powiekę, to tworzy efekt tafli i nie daje ciężkości, więc myślę, że nie powinien wchodzić po czasie w załamania. Wracam oczywiście do najciemniejszego cienia i wjeżdżam troszeczkę na ten złoty kolor, żeby przejście było płynne, żeby wyglądało to ładnie. No i tutaj również nie ma z tym najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o maty, w ogóle się nie osypały, troszeczkę osypał mi się ten złoty cień, no ale nakładałam go na sucho. Także tutaj nie ma się co dziwić. Starałam się pozbyć osypu, ale niestety te drobinki się dosyć mocno poprzyklejały. Także może warto by było nałożyć jednak mokrą bazę i wtedy ten osyp nie byłby aż tak duży, no bo troszeczkę się błyszczy. Ewentualnie można zrobić najpierw makijaż oczu, później makijaż twarzy. Ja bardzo często tak robię. Na większą część dolnej powieki nałożę ten jasny brąz, a jeśli chodzi o sam zewnętrzny kącik, to dołożę troszeczkę tego ciemnego, żeby fajnie połączyć górę z dołem. Dam cień bez żadnej bazy i on również się bardzo ładnie aplikuje. I ta pigmentacja
jest naprawdę bardzo dobra. Także już teraz mogę Wam powiedzieć, że ta paletka jest zdecydowanie warta uwagi. I jeżeli będziecie w Biedronce, to zerknijcie, zesłoczujcie sobie te palety. No bo jak dla mnie jest to idealna opcja wyjazdowa. Trochę żałuję, że nie ma tutaj lusterka, bo już wtedy w ogóle byłoby idealnie. Ale z drugiej strony paletka kosztuje tylko 20 zł, a jakość cieni jest rewelacyjna. Jakość tego plastiku też jest całkiem spoko. Także jak za tą cenę nie ma co oczekiwać cudów, najważniejsze jest jakość cieni, no a jakość jest jak dla mnie na bardzo wysokim poziomie. Wytuszuję rzęsy, nałożę kredkę na linię wodną i przejdziemy sobie do testu pomadki. Kolor pomadki wygląda tak, jest to odcień Brownie Nude i jak dla mnie jest to taki troszkę ciemniejszy, niby czekoladowy, ale też cieplejszy nude. No prezentuje się na tym swatchu naprawdę ciekawie. W Biedronce wydawało mi się, że on jest ciemniejszy, ale przy tych lampach wygląda na troszkę jaśniejszy. Także możliwe, że będzie dla mnie ok. Pomadka pachnie wanilią, jeśli chodzi o formułę jest bardzo mocno napigmentowana, a przy tym leciutka. Nakładam bardzo cieniutką warstwę, tak naprawdę mam resztkę na aplikatorze i mam na ustach pełne krycie. Pomadka jest matowa, ale powiem Wam, że jest to bardzo ładny mat. Mam wręcz wrażenie, że to wykończenie jest lekko welurowe, bardzo ładnie wygląda na ustach. Podejrzewam, że ta pomadka może być super trwała, bo jak zrobiłam swatche w Biedronce i przyszłam do domu, to nie mogłam tych swatchy zmyć. Musiałam użyć płynu micelarnego i musiałam się naprawdę namęczyć. Także formuła super, leciutka, dobrze napigmentowana, kolor jest naprawdę przepiękny. Bałam się, że będzie ciemniejszy, ale myślę, że jest spoko. Jak nałożę błyszczyk, to on mi troszeczkę tą pomadkę rozjaśni. No i myślę, że ta trwałość będzie fajna. Także jak za 15 zł, moim zdaniem pomadka naprawdę super. Ogólnie makijaż mi się bardzo podoba. Szczerze mówiąc, to nie mogę się napatrzeć na ten złoty cień. Z jednej strony ta paletka jest idealna do takich basicowych, nudziakowych makijaży, ale z drugiej strony spokojnie można nią zrobić makijaż wieczorowy. Także podsumowując dzisiejszy test, jestem bardzo zadowolona z każdego z tych produktów i szczerze mówiąc jestem troszkę zdziwiona, że ta jakość jest aż tak dobra, bo wydaje mi się, że kiedyś testowałam jakieś produkty w Olare i one w ogóle mi się nie spodobały. A tutaj mamy świetną jakość za bardzo niską cenę, opakowania też wyglądają fajnie, nie są tandetne, paletka cieni jest super skomponowana, bronzery, róże i pomadki mają bardzo ładne, uniwersalne kolory, także jak będziecie w Biedronce, to serdecznie polecam zerknąć na tą kolekcję, no bo ja jestem z tych kosmetyków bardzo zadowolona i szczerze to jestem w szoku, że ta jakość jest aż tak dobra. Jeśli chodzi o test nowości w Olare i Sylwia Przybysz dostępnych w Biedronce, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy upolowaliście coś z tej kolekcji, czy już testowaliście, a jeżeli tak, to co o tych kosmetykach sądzicie? No ja jestem naprawdę zakochana, ten efekt jest jak dla mnie rewelacyjny. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!